Hej, cześć, siemano, z tej strony Arolen i jak widać tutaj wybiło 6000 subskrypcji na moim kanale. W związku z tym, jak się pytałem was na kapslach na mojej szanownej grupie na Facebooku, do której serdecznie zapraszam, chcieliście, aby pokazać wam moje stanowisko pracy. Prawdę mówiąc, nie wiem od czego zacząć, bo to moje stanowisko jest naprawdę okropnie małe i nie wiem, jak to mam zaprezentować, żeby to miało sens, jakoś wyglądało, ale jakoś postaram się to zrobić. Z góry mówię, przepraszam, jeśli będziecie widzieli gdzieś kurz czy inne tego typu rzeczy. Staram się sprzątać, ale perfekcyjnym panem pokoju to ja nie jestem. Także gdzieś tam może się coś pojawić, ale generalnie w brudzie nie żyję. Więc tak. Tutaj możecie rzucić okiem na moje stanowisko. Biurko, tam widać klawiatura, router, takie rzeczy. Zacznijmy może od mojego statywu. Statyw do mikrofonu tutaj na biurku se stoi. Widać tutaj mikrofon oraz słuchawki. Słuchawki sobie tutaj zawieszam, bo zwyczajnie jest mi tak wygodnie. Dodatkowo, jak widać, mamy pop filtr i jest elegancko. Statyw może nie należy do najstabilniejszych, prawdę mówiąc, bo taki trochę gipki jest, jak go wysunąłem. Zobaczcie, jak on jest wysunięty. Ten tył tak średnio sobie radzi z balansowaniem. Podstawka moim zdaniem powinna być bardziej do przodu wysunięta. Nic się z tym nie zrobi. Tutaj moje głośniczki widać lewo i prawo. Ten prawy jest troszkę schowany, ale daje radę. Mój monitor poboczny. Kamerka. Serdecznie polecam Logitech C920. Naprawdę spoko kamerka, choć za tą cenę to nie wiem, czy po prostu naprawdę oferuje to, co zapowiadają, czym chwalą. Może po prostu kwestia oświetlenia oraz mój drugi monitor. No, ułożenie tych monitorów nie jest zbyt idealne, ale biurko mi inaczej nie pozwala, bo jak widać tutaj mam tą taką podstawkę. Tam w tej dziurze powinien być komputer, ale się nie mieści. Zwyczajnie tam bym miał zbyt gorąco i po prostu zbyt ciasno. Więc tak to wygląda. Biurko jest dosyć małe, zazwyczaj mam tu bagan, ale staram się w miarę często sprzątać. Tam mam takie podręczne rzeczy w rogu. W tym pudełeczku z logo Casio jest, mam jakieś tam pendrive'y, takie różne rzeczy serwisowe, które korzystam. Tutaj pilot od monitora, jakieś tam karty, coś tam, telefon, takie rzeczy. I tu pad. Dalej. Mój komputer. Komputer sobie stoi z boku. Wygląda to dosyć efektownie, ale przede wszystkim działa, tak. Mój powód mały do dumy, obudowa wygląda naprawdę efektownie. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Ładnie świecące wiatraczki. Czekam, aż mi sfokusuje. O, tak. Logo Cooler Master Storm. I tutaj górny panel. No, stoi sobie z boku, kable mniej więcej starczają, ale widać, jest tam okropny bagan, więc nie będę tego pokazywał zbyt szczegółowo. I mój fotel. Fotel DX Racera, Fnatic. Od razu mówię z góry, że nie jestem fanem tej drużyny sportowej. Zwyczajnie mi się podobał i słyszałem, że wtedy jeszcze seria Fnatic to była najlepsza jakościowo seria foteli od DX Racera. Także tak się po prostu na niego zdecydowałem i zwyczajnie mi się podobał. Na górze mamy tutaj głośnik, jakaś kolekcja miśków, wieża stara, hi-fi, ale jeszcze daje radę, muszę przyznać, jeszcze daje radę, jest w stanie wykrzesać z siebie moc. Jak widać, mamy tu sporo miśków różnych, takich pluszaków. Generalnie lubię pluszaki i od dziecka je kolekcjonuję, czy teraz już nie kolekcjonuję, ale od dziecka je mam i taki jest sentyment do nich i po prostu tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jakieś tam fotki, okulary, książki, coś tam. Część książek jeszcze jest po moim bracie, bo pokój mam po nim, odkąd się wyprowadził. Już parę lat, także nic nowego. Tutaj mam jeszcze drukareczkę, która po prostu mi się fajnie komunikuje po sieci bezprzewodowej. Tam mam jakieś takie pierdoły. Wiem, że tam jest trochę bagan, ale ciężko mi się tutaj z tym wszystkim pomieścić. A tutaj stoi w tej chwili drugi komputer.
który aktualnie serwisuję. To znaczy czekam na części, żeby go serwisować. I tak sobie troszkę czasami pracuję przy innych komputerach, troszkę sobie dorabiam przy okazji. No i moje magiczne łóżko, które teraz jest złożone, ale do spania je rozkładam. Kocyk jest perełki i ona po prostu sobie tutaj sypia na tym kocyku, jak przyjdzie w odwiedziny. I co? To by było chyba tyle. W szafach nie będę wam pokazywał co i jak, bo w szafach nie ma nic ciekawego. Są jakieś tam ciuchy, książki, inne rzeczy. I ogólnie nic tam wartego uwagi nie ma. Jeszcze pokażę wam. Sorry, że trochę firankę mam nieogarniętą, ale tak mniej więcej wygląda mój widok z okna na podwórko i na pole. Dokładnie. Także tak sobie tutaj mieszkam, tak sobie tutaj pracuję. Jak widać, pokój mam razem ze stanowiskiem. Myślę, że za niedługi czas się to zmieni, bo szykuję sobie całkiem coś innego w innym miejscu w domu. Także po prostu niedługo będę miał dużo, dużo więcej miejsca i po prostu będzie mi wygodniej. Jak dla mnie miejsca jest za mało, ale jakoś trzeba przeżyć. Kalendarzyk jeszcze. Jakoś trzeba przeżyć, jakoś trzeba sobie radzić. Nie powiem, że w to stanowisko włożyłem trochę kasy i jakaś tam duma jest, chociaż parę rzeczy już się też nadaje do wymiany. Tutaj mogę wam jeszcze pokazać. Moja klawiatura i myszka. Dokładnie. Klawiatura to jest bieda okropna. Jak widzicie, jeszcze coś mi się teraz zaczęło sypać z podświetlenie, bo miga, gaśnie, coś się dzieje, jak widać. Chyba czyszczenie nie pomogło. I tutaj myszka moja, łapie fokus, o. Myszka Corsara M65 RGB. Dosyć przyzwoita konstrukcja, choć wysiadł mi przycisk środkowy. Także jakoś tak sobie tam trzeba radzić. No i tutaj jeszcze mały access point od TP-Linka, który służy mi po prostu do przekazywania internetu na cały dom. No, zwyczajnie mam główny router na strychu, bo tam mam łatwy dostęp i niedaleki do anteny pod LTE. Także po prostu sobie zrobiłem konfigurację z access pointem. I chyba by było na tyle. Jak widać, pokój jest malutki. Mogę wam co najwyżej pokazać jeszcze wyjście na korytarz i wyjście tutaj frontowe na dwór. Jakieś tam buty moje kupione jeszcze są na meblach. Jakiekolwiek meble by to nie były. No i to by było tyle. Mogę wam pokazać jeszcze przekątny. Tak wygląda moje stanowisko. Małe, bo małe, ale własne. I jakoś trzeba sobie radzić. Tak, dobra. To by było na tyle. Serdeczne dzięki za te 6000 i myślę, że niedługo będziemy świętować 10. Pamiętajcie, że to ciągle mój cel. Trzymajcie się.